Na podcast zaprasza Lektornia.com. Rules Meeting. Podcast sędziują Łukasz Bosacki oraz Cezary Wojciechowski. Ready? Si. Fight. Okej, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rules Meetinga MMA Podcast. Siemanko. Dzień dobry, witamy. A dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, opowiemy o UFC Fight Night w Londynie. Blades kontra Aspinall oraz o KSW 72, Romanowski kontra Grzebyk. I tak jak Czarek ostatnio wspominał, na jednej z tych gal będziemy we dwóch i byliśmy. I co się okazało, było to UFC w Londynie, także fajne doświadczenie, ciekawy wyjazd i też trochę tutaj takich insight, powiedzmy story, możemy wam opowiedzieć z tego wyjazdu. Także powiedz od razu, jak ci się podobał ten nasz wspólny, trzydniowy, że tak powiem, wyjazd. No, Rules Meeting MMA Podcast pojechał na UFC, tak to wygląda. Bo my w sumie razem tam dotarliśmy rano, w piątek. Jak gdzieś tam widziałem na Twitterze, jak Dana White, on ma takie zajawki, chyba tam mówi if you don't know, now you know. Mówi krótko na temat nadchodzącej gali. No i powiedział, że użył sformułowania once in lifetime experience. No i głównie ze względu na atmosferę w hali. No i to było takie once in a lifetime experience, ale myślę, że my później po omówieniu karty walk powiemy, jakie były nasze wrażenia i jak po kolei, chyba że odwrotnie, że najpierw chcesz, żebyśmy naszym widzom opowiedzieli, jak to wygląda od kuchni. Możemy tak ogólnie pogadać o piątku, a później przejść po prostu do soboty chronologicznie. No dobrze. Bo myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Także w piątek, tak wczoraj powiedział, z samego rana był wylot. W Londynie dosyć wcześnie, bo chyba 11 już byliśmy. I później taka dosyć długa podróż w taksówce. Tak jak to jest w tych dużych miastach niestety. A później była fajna podróż do centrum. I tutaj Czarek może powiedzieć więcej, bo zna te wszystkie nazwy. Dlatego powiedz, gdzie się dostaliśmy tym metrem? Gdzie mnie wyciągnąłeś, gdzie mnie przeciągnąłeś? I gdzie dokładnie byliśmy, co widzieliśmy? Przerwało się nasze nagranie tutaj w studio w Warszawie i w studio w Gnieźnie. Żartuję oczywiście, nie ma żadnego studia, ale przyszedł do mnie kurier i przyniósł coś, co wam pokażemy albo o czym powiemy na koniec odcinka. I powiem wam, że to jest gruby temat i naprawdę bardzo mocna rzecz. Aż naprawdę się zdziwiłem bardzo pozytywnie, zaskoczyłem i coś super i coś ekstra, ale na koniec to będzie na koniec odcinka naszego dzisiejszego. Także wracając do tematu głównego, czyli piątek pojechaliśmy z Łukaszem do centrum, bo generalnie nasz hotel był w tej części bardziej biznesowej, Canary Wharf to się nazywa, te okolice. No i sobie pojechaliśmy metrem na Westminster, bo Łukasz nie był pierwszy raz w Londynie, ale chyba to były te czasy obostrzeń różnych i tak dalej. Ja też przyznam, że ostatnio jak byłem w Lądku Zdroju tak zwanym, to Big Ben był zabudowany rusztowaniami. A ci, którzy byli, to wiedzą, a ci, którzy nie, to podpowiem. Jak się wychodzi ze stacji metra Westminster, to się wychodzi centralnie na Big Bena. Czyli ten jeden z symboli Londynu. No i tak się też to zaczęło. Pogoda była mega. W Londynie na szczęście minęły już te straszne upały. Tam kolega sędzia Dave Ledby nam opowiadał o tym, jak właśnie zamknięto lotnisko i że to nie była żadna ściema internetowa, że pas zaczął się topić, tylko po prostu tak to było. Padł rekord wszechczasów w Londynie, 40 stopni ponad było właśnie zresztą na Heathrow. Ta temperatura była zmierzona. Co jest ciekawostek, Łukasz pierwszy raz jechał londyńskim metrem.
a w kilku miastach już metrem jechał. No, jest to specyficzne metro, bo sam wagonik jest mały, bardzo taki ciasny, jak gdyby no, bez porównania z tu warszawskim czy moskiewskim. Te wagony są troszeczkę inne. No i pochodziliśmy sobie tam wzdłuż Tamizy i tak dalej. Wiecie, jak to wygląda w takich ogromnych miastach, czyli tłumy na ulicach w tych turystycznych okolicach, tłumy ultrakolorowe, wszystkie możliwe konfiguracje ludzkiego ciała można zobaczyć w jednym miejscu. I no też ja byłem w takich miejscach, poszliśmy w takie miejsca, w których ja nigdy nie byłem wcześniej, czyli na przykład pod pałac Buckingham i ten park przed pałacem. Wiecie, tam są takie różne historie typu wiewiórki, pelikany i inne cudawianki. Londyn, ogromne miasto, no i żeby zobaczyć wszystko, co się chce, to by trzeba było tam być dłużej. Niemniej jednak dzięki temu, że byliśmy dzień wcześniej, mieliśmy taką możliwość. Polecamy poruszanie się metrem, bo jest ono trochę bardziej rozwinięte niż to w Warszawie. Taki suchar, ma więcej linii. No i tak naprawdę z takich rzeczy ściśle związanych z sędziowaniem, no to gdyby organizacja dba o to, żebyśmy byli dotarli na miejsce i tak naprawdę to do dnia eventu, do godzin południowych mamy czas wolny tak zwany i wtedy można sobie coś tam właśnie porobić, a w sobotę już jak gdyby przed południem byliśmy, już rozpoczęliśmy przygotowania, a tylko po to, żeby w południe, i teraz Łukasz powie, co się robi w południe, w dniu eventu UFC. Zawsze około południa, tam nie wiem, 12-13 godzina, to różnie zależy od eventu, jest takie powiedzmy malutkie spotkanko i na tym spotkaniu odbiera się akredytację, żeby w ogóle wejść na halę. I to już jest taki pierwszy taki moment, gdzie już czujesz, że to już jest to, tak? Że już dostajesz tą akredytację, jest tam twoja twarz, są tam dane, czy jesteś sędzią punktowym, czy jesteś sędzią klatkowym, spotykasz tych wszystkich sędziów, przebijasz pionę i już zaczyna się taki lekki, powiedzmy, mały stresik i zaczynasz rozumieć, że jesteś tu, gdzie jesteś i to jest to UFC, które oglądasz często w telewizji. I to też kilka takich rozmów ciekawych tutaj z Czarkiem mieliśmy na ten temat. No i później około godziny 15 wyjazd na halę i o godzinie 17 pierwsza walka. Także godzinkę tak przed pierwszą walką, czyli około godziny 16 odbieramy rozpiski z rozpisaną informacją, którą walkę sędziujesz. No i akurat tutaj z tego co pamiętam, ty miałeś chyba 5 walk? 6 walk, ja miałem tylko 3 walki. No i akurat trafiłem pierwszą. Ta pierwsza jest zawsze taka, powiedzmy, jakby to powiedzieć, trzeba dobrze rozpocząć tą pierwszą walkę i dlatego kiedy dostajesz tą pierwszą walkę, to wiesz, że jest mało czasu i musisz po wszystkich zawodnikach dosyć szybko pochodzić w szatniach, ale tutaj Czarek chciał coś dołożyć, także proszę bardzo. Chciałem cię zapytać, czy ja mogę pokazać tą rozpiskę, ale mi się wydaje, że Herb Dean to kiedyś publikował. No generalnie to mogę wam tylko powiedzieć, że jest bardzo fajnie też rozwiązane, bo to jest lista wszystkich walk, w której jest wypisane kto co sędziuje na punktach i w środku, ile walka ma rund, w takiej kategorii wagowej się odbywa i dla ułatwienia jest zaznaczone jest nazwisko twoje, także dostajesz taki pakiecik, w którym właśnie masz, no, dla mnie to jest bardzo amerykańskie podejście, to znaczy takie łopatologiczne i tak naprawdę po otrzymaniu takiej listy nie da się za bardzo pomylić, no bo jest lista walk i w kółku zaznaczone twoje imię i nazwisko, więc dostajesz to tak, wiecie, bardzo to jest łopatologiczne, jak już powiedziałem, nie? Tylko nie, no dobra, to nie może, bo nie wiem w sumie, czy możemy to pokazywać, dlatego chciałem zapytać. I też wracając do tej listy walk, ona jest złożona powiedzmy na trzy części, kartka A4 i włożona w kopertę swoim imieniem i nazwiskiem.
Tutaj byłaby ciekawa statystyka, ile każdy sędzia wyciąga i wkłada z powrotem No. tą listę wag do koperty i ją składa i wyciąga i ją rozkłada i składa, bo też zauważyłem na tych galach, że no, robimy to bardzo często, że sprawdzamy, czy to na pewno ta walka, czy to jest ten zawodnik, czy to, czy tamto, odznaczamy, że u tego zawodnika byłem, rozmawiałem o zasadach, biorę w kółko zwycięzcę, no każdy tam robi inaczej, tak, żeby wiedzieć, gdzie akurat aktualnie jesteśmy. Dlatego ta kartka po takiej gali no, jest zazwyczaj bardzo mocno zajechana, szczególnie w tych składaniach. Także to jest taka ciekawostka. A wracając jeszcze do tych do szatni, do zawodników, no to tu jest jeszcze jedna taka kwestia, którą chciałem poruszyć, taka insajderska mocno. Tu akurat mi się to zdarzyło 2 razy, że jakby tak, no, zawodnik jest przygotowywany przez Scoutmana w szatni, czyli on jest od tego, żeby założyć mu tejpy, żeby jak już te rękawice są założone, żeby zakleić niebieską, czerwoną taśmą. A druga sprawa w szatni jest jeszcze taka, no, że zawodnik może trafić na badanie antydopingowe. No i teraz, jeżeli zawodnik właśnie ma to badanie antydopingowe, albo jeżeli zawodnik ma zakładane te tejpy, no to wiadomo, że ja mam wtedy mały problem czasowy, bo nie mogę wtedy no, z zawodnikiem rozmawiać o zasadach, bo zawodnik wtedy jest skupiony na zupełnie czym innym. Ja akurat niestety trafiłem tutaj tak, że przy jednym zawodniku miałem właśnie te badania, przy drugim zawodniku miałem te tejpy i po prostu tutaj akurat to była kwestia z wahagiem Petrosianem, to po prostu spytałem go, słuchaj, ile potrzebujesz czasu? On mówi 15 minut, dobra, to będę za 15 minut. Bo jakbym to robił, tą odprawę w czasie tejpów, to wtedy, kiedy wahak by go prosił o obrócenie ręki, to on by się skupiał na zasadach. Kiedy ja bym o zasadach, on się skupiał na obracaniu ręki i z perspektywy czasu, z doświadczenia wiem, że to nie wychodzi i to nie jest dobry pomysł. Także zawsze się staramy mijać, żeby było wszystko w porządku. No i co jeszcze do początku gali? No, nie wszystkich zawodników uda się ogarnąć od razu przed rozpoczęciem gali, ponieważ wszyscy są na hali. Dlatego trzeba część sobie zostawić na później, ale na szczęście mamy przerwy, mamy to sprawdzanie i tak dalej, także jesteśmy w stanie porozmawiać z innymi zawodnikami później. I to chyba ode mnie tyle, jeśli chodzi do startu gali. Nie wiem, czy coś jeszcze byś chciał tutaj dołożyć z takich insajderskich rzeczy. No, to co powiedziałeś, gość zresztą, który był u nas w podcaście, czyli pracował też tam Wahag Petrosian, kolejny polski motyw. I myślę, że to na pewno mogę powiedzieć, no bo to są oficjalne informacje, kto te gale sędziował ogólnie. Bo w środku w klatce Łukasz Bosaki, jak to mam zapisane. Łukasz Bosacki, Dan Mohavedi, którego chyba poznałem do. Chociaż twierdził, że się poznaliśmy wcześniej, ale chyba się mylił jednak. Herb Dean, którego możecie kojarzyć. I Mark Goddard, nie, chyba też mógł wam się gdzieś przewinąć. Dzisiaj sucharami będę rzucał, bo się podjarałem tymi, nie powiem czym, przesyłką od kuriera, bo jeszcze nie użyłem słowa kluczowego. A punktowi to Ben Cartridge, David Ledby, Anders Olsson, Vito Paolillo, Clemens Werner i Daryl Ransom, oprócz mojej skromnej osoby, od razu wpadł mi do głowy pomysł, jak to często bywa w trakcie nagrywania. Napiszcie w komentarzach, ale to już musi być 200 łapek w górę. Czy byście chcieli, abyśmy gościli na naszym kanale sędziego z Włoch, mieszkającego na co dzień w Rzymie, Vito Paolillo? To myślę, że mogłaby być ciekawa rozmowa, bo troszeczkę pogadałem sobie z Vito, ty znasz go na pewno lepiej. Natomiast chodzi mi tutaj o opowieść troszeczkę o rynku MMA we Włoszech, bo ja tego rynku, przyznam, kompletnie nie znam, nie wiem, w jakim jest stanie rozwoju, więc myślę, że to mogłaby być bardzo ciekawa rozmowa. Rozmowa by była przeprowadzona oczywiście w języku angielskim, ale warunek żelazny 200 łapek w górę, inaczej nawet nie będziemy Vito zawracać głowy. Także możemy wrócić do głównego tematu, czyli pierwsza walka. Łukasz sędziował pierwszą walkę w środku i powiem wam szczerze, że to jest na każdej gali, od najmniejszych do największych. Ta pierwsza walka to jest właśnie takie no, otwarcie i trzeba rozpędzić te tryby. Nie? Jest coś takiego, że no, troszeczkę nawet można się stresować, ale w momencie, jak się ta walka zaczyna, to wszystko odpuszcza i wchodzisz po prostu w ten
ten tryb pracy. Także rozpoczęła się gala, 14 walk było na tej gali, to moim zdaniem dosyć dużo. Ale my podjęliśmy decyzję, żeby wam tutaj nie omawiać wszystkich, tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o kartę wstępną, co warto zobaczyć. A może więcej byśmy się skupili na karcie głównej, ale z karty wstępnej, nie wiem, czy masz, Łukasz, przy sobą rozpiskę? Tak. Bo ja też mam. No to jak gdyby nie chcąc nikomu ujmować, więc nie będziemy mówić, że tę walkę pomińcie, bo tam była słaba, to może tylko powiemy te, które by były warte obejrzenia. Ja myślę, że walka numer 4, czyli Muhammad Mokajew, Charles Johnson, jest warta obejrzenia, jeżeli macie taką możliwość. I co jeszcze Łukasz byś dodał tutaj? Która jeszcze była nowa? No, kolejna walka, tak? Kolejna walka, tylko tam jest też taka kwestia tego chwycenia się siatki. Amerykanie? Przed wejściem za plecy, czyli Jonathan Pierce kontra McFan Amerykanie. Bardzo fajna walka, zakończona w drugiej rundzie przez TKO. Także to jest dosyć dobra walka, żeby ją obejrzeć. No i kolejna walka numer 6, Natani Lud i Charles Rosa. I to jest akurat walka, która też trafiła, akurat mi się trafiła i to było jakby ta gala, akurat tak trafiłem, że trafiłem wszystkie walki, które się skończyły na punkty, także dosyć dużo trzeba było biegać, ale druga jest kwestia taka, że no w tej walce jeden zawodnik często lądował na plecach, bardzo często. I to było po kopnięciach takich na łydkę, że tak powiem. I to będzie wspólny mianownik z inną walką, która też akurat mi się trafiła, gdzie zawodnik często lądował na plecach, takie zrządzenie losu. Także tego Nataniela Uda z Charlesem Rossą warto obejrzeć, jak to efektywne i efektowne są te kopnięcia na łydkę, kopnięcia niskim kopnięciem. Także to jest to. I jeszcze bym tutaj wyróżnił powiedzmy zawodnika za naszej południowej granicy, czyli Ludovit Klein, Słowak kontra Mason Jones. I tam jest takie kopnięcie z karate, że on wyskakuje i podnosi jedną nogę, a drugą nogą kopie high kicka. Także to naprawdę świetna akcja i walka, która bardzo mocno tutaj było bardzo dużo akcji i bardzo dużo ciekawych ciosów, kopnięć i tak dalej. Fajna walka, warto obejrzeć i tym samym właśnie ten undercard się na tej walce zakończył. Tak, na main cardzie zostało 6 walk, zdaje się. I main card był otwierany przez walkę Paula Craiga z Volkanem Ozdemirem. Tutaj od razu, jak powiedziałem, dzisiaj sucharami rzucam, więc pojawił się w internecie mem, którego jednym z bohaterów jest Łukasz Bosacki. Nie wiem, czy ten mem ci się spodobał, czy nie, ale i tak o nim powiem. Możecie sobie znaleźć. Ktoś stworzył mema, w którym uważa, że Paul Craig nie mógł wygrać tej walki, bo walczył z dwoma Volkanami Ozdemirami. Generalnie chodzi o to, że Volkan Ozdemir ma taką samą stylówę jak Łukasz, czyli ma ogoloną głowę, a zapuścił brodę i w pewnym momencie, z pewnego ujęcia oni wyglądają tak, że są bardzo do siebie podobni. To jest nieprawda. Paul Craig miał jednego przeciwnika, Volkana Ozdemira. Ja przyznam szczerze, że byłem troszeczkę zaskoczony, bo chyba wcześniej nigdy nie widziałem Volkana w walce tak na żywo, że to nie jest jakieś super tempo poruszania się i tak dalej. Także no... Troszeczkę tak, powiem szczerze, byłem zaskoczony w tą bardziej negatywną stronę. No i ogólnie to była chyba ta walka, o której wspominałem, bo czy Wahak Petrosian tejpował Volkana? A no to tutaj taka ciekawostka, to była walka, gdzie Wahak Petrosian tejpował Volkana Ozdemira, Łukasz sędziował w środku, a ja na punktach. Także Polacy opanowali tę walkę. Zakończyła się ona decyzją. A co ja mogę ze swojej strony powiedzieć, to była unanimous decision i była ona specyficzna do punktowania, a to ze względu na to, co się działo w środku, ale o tym myślę, że powie Łukasz, bo był najbliżej ze wszystkich ludzi w hali. Tak, i przed chwilą mówiłem, że takie mi się dwie walki trafiły, gdzie zawodnik jeden cały czas spadał i wstawał.
No to w tej poprzedniej było tak, że zawodnik sam wstawał, bo po prostu był kopnięty w nogę, jakoś tam, nie wiem, samemu wstawał, ten rywal nie chciał z nim walczyć w parterze, ale on sam wstawał. A tu była taka sytuacja, że Paul Craig to jest taki zawodnik, który ma taką, powiedzmy, no, nieskoordynowaną za mocną stójkę, ale ona jest w pewnych momentach bardzo skuteczna, ale ma bardzo dobry parterz z pleców, także jak na takiego ciężkiego zawodnika, waga półciężka, to naprawdę on dobrze się kręci z pleców i ma pełno poddań przez trójkąt nogami i wszyscy o tym wiedzą, on i tak poddaje. Dlatego tutaj Volkan, wiedząc to i znając ten styl, starał się tego bardzo mocno unikać. No i ta walka wyglądała tak, że często Paul Craig tak jakby wskakiwał do gardy, że tak powiem, albo próbował obalenia, które miało się nie wydarzyć, tylko po to się wydarzyć, żeby się przewrócić na plecy i wciągnąć Volkana do parteru, do gardy. No i wtedy z tej gardy coś tam dalej wykombinować. No tylko, że Volkan nie był tutaj, nie chciał współpracować z Paulem Craigiem i nie chciał w to wchodzić, dlatego często podnosił się, wstawał do pozycji stojącej i cofał się do tyłu. Ja go zapraszałem do akcji, do pracy, on tego nie robił i wtedy było stop i góra. I taki stop, góra było nie wiem ile, ale dosyć dużo. Mi się wydaje, że może być nawet to iść w dwucyfrową liczbę, ale ciężko mi powiedzieć, bo tego nie policzyłem. No i jedna była taka sytuacja, że Volkan nie chciał, ale później jakby zmienił zdanie, ale już było komenda stop i po komendzie stop nadal szedł na tego pola, żeby wejść do parteru. No i teraz ja go przytrzymałem, musiałem praktycznie dwoma rękoma to zrobić, bo dosyć ciężki zawodnik i powiedziałem stop, także masz się cofnąć do tyłu. No i wtedy się cofnął i podnieśliśmy to do góry. No i w trzeciej rundzie dziwna sytuacja, Volkan w pewnym momencie zanurkował do nóg Paula Craiga, czyli tak naprawdę woda na młyn tego, co on chce zrobić. No, ale tam już się nic nie wydarzyło. Chyba wszystkie trzy rundy, z tego co pamiętam, dobrze mówię, wygrał Volkan. No tak. Także jednogłośna decyzja. Już tutaj przy okazji sprawdzę, bo mam tutaj odpaloną stronę MMA Decisions. Także tak, 30-27 u wszystkich sędziów, czyli Leta, Bipo, Lilo, Wojciechowski. Wszyscy ci sędziowie zapunktowali tak samo. No i to jest tyle. I tam dalej mamy pytanie, ale to na pytanie odpowiemy później, jak już przejdziemy po całej karcie, bo zadaliśmy tu pytanie na społeczności, czy macie do nas jakieś pytania. Także później o tym opowiemy. Kolejna walka to była walka Molly McCann kontra Hannah Goldie, przepraszam. I to już jest taka walka, w której mi się wydaje, że Czarek usłyszałeś po raz pierwszy ten mocny doping na hali. No tutaj właśnie muszę tak troszeczkę obok walki powiedzieć, co do samej walki, no to Molly McCann, czyli popularny pulpet, meatball, no zdominowała, tak, wygrała przed czasem z Hanną Goldie i tak dalej. Hanna Goldie ogólnie, chodząc do klatki, zobaczyłem, jak jest zbudowana, grubo, grubo tam jest. Jeżeli chodzi o tkankę mięśniową, no dziewczyna jest nabita mięsem. I powiem tak, no kilkanaście lat już tam razem pracujemy w tej branży. Aha, no na hali było 24 tysiące ludzi, z tego co słyszałem. Była kompletnie wypełniona ta hala. Słyszałem podobny poziom dopingu wcześniej, w swoim życiu kilka razy. To się zdarzało na przykład przy walkach Mameda Khalidowa na KSW w dawnych czasach. Może gdzieś podobnie było na ACA, którejś gali. Natomiast przyznam szczerze, że pierwszy raz w życiu byłem w takiej sytuacji, gdzie będąc na gali MMA, doping był tak głośny, że czułem ból w uszach, bo po prostu no nie da się tego inaczej nazwać niż to, że oni się darli. Kibice byli raczej, sądząc po ich zachowaniu, pod wpływem alkoholu. Można było też mocno wyczuć inne rzeczy zawieszone w powietrzu. I po prostu oni krzyczeli najgłośniej jak potrafili. Jak 24 tysiące ludzi krzyczy najgłośniej jak potrafi, to uwierzcie mi, że można po prostu mieć takie poczucie, że jest za głośno już. I
no co, jakby mi się wydaje, że lepiej to tłumaczy też to, że wyobraźcie sobie sytuację, gdzie jest eksplozja krzyku, nie jak zawodnik wychodzi do walki, nie jak jest już w klatce i tak dalej, tylko jak jest na przykład, jak pojawia się na ekranie i jest jakaś jego wypowiedź. I tak było z Molly, tak było z Paddym, który się bił dalej i tak było z Tomem Aspinallem, ale właśnie Molly pojawiła się gdzieś tam na ekranie i już była ta eksplozja tego entuzjazmu, krzyku i tak dalej. Także to nie kłamał Dana White, mówiąc, że once in a lifetime experience. Bo Łukasz ma troszeczkę porównania, bo sędziował w marcu, zdaje się, na UFC London, gdzie i Molly się biła i Paddy Pimblett, także miał porównanie. Ja pierwszy raz po prostu wpadłem do tego ula, nie? Tak, także to było coś naprawdę świetnego i... No i ale zaraz o tym powiemy więcej, bo zaraz będzie walka Paddy'ego, ale pomiędzy Paddym a Molim. A pomiędzy Paddym a Molly była jeszcze jedna walka i tą walką była walka 11, Nikita Krylov kontra Aleksander Gustafsson. No i tutaj pierwsza runda, minuta 07 i już mamy rozstrzygnięcie, co myślę, że zdziwiło wiele osób. Szczególnie po tej ostatniej walce Nikity Krylova, który właśnie walczył z Paulem Craigiem i wpadł w ten trójkąt nogami, a tutaj no bardzo szybko znokdownował i dobił Aleksandra Gustafssona, co by nie mówić, no legendę tego sportu, tak, z Europy, ze Szwecji. Także naprawdę ciężki powrót Aleksandra po tej sytuacji, kiedy odszedł na emeryturę, później wrócił do Werduma, do wagi ciężkiej, przegrał przez szybką balachę, teraz przegrał przez szybkie TKO. Patrzyłem w rekord, ostatnie 4 przegrane, także no, jestem ciekaw, czy będzie chciał to kontynuować, czy po prostu już da sobie spokój i pójdzie na tą ostateczną emeryturę, ale ciężko się to oglądało. Taka legenda i no, dosyć mocna przegrana. No, absolutnie się zgadzam. Miałem tę walkę punktować, a tutaj się wydarzyła deklasacja, tak naprawdę. Moim zdaniem zła decyzja, powrót z emerytury. No i po prostu się to przykro ogląda, bo to jest gość, który oficjalnie przegrał, ale był bardzo blisko wygranej z Jonem Jonesem, czyli w mojej ocenie najlepszym półciężkim w historii. Kiedyś rewelacyjny zawodnik. No i tutaj naprawdę źle to wyglądało. I no, jest już w Hall of Fame UFC. Myślę, że nie przymiera głodem, że tak to nazwę. Więc może byłoby lepiej, gdyby już nie wchodzić do oktagonu. UFC. Następna walka to była walka, która tak naprawdę pomimo tego, że była trzecia od końca, to myślę, że najbardziej rozreklamowała ten event. Gdzieś tam była najbardziej medialna, czyli Paddy the Baddy Pimblett z Liverpoolu kontra Jordan Leavitt. I co? Paddy wygrał przed czasem, bo to też trzeba się trzymać faktów. Paddy wygrał przed czasem. Paddy, który zresztą dowiedziałem się tego, wow, od ciebie, co tam dobrego ma, a co słabego? No, ma dosyć dobrą stójkę, dosyć dobrą jiu-jitsu, a popracować musi jeszcze nad zapasami. Natomiast no w jaki sposób można tutaj szukać analogii do innego brytyjskiego, tak naprawdę, no bo z Irlandii, ale no brytyjskiego zawodnika, który też jak gdyby swoim hype'em rozjechał w pewnym momencie UFC i to chodzi mi o Conora McGregora. Na tym etapie jak gdyby rozwoju Paddy'ego uważam, że Conor był lepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o umiejętności, bo miał nieprawdopodobną czutkę w stójce i Paddy jak gdyby no nie jest na tym poziomie sportowym. Jeżeli chodzi o poziom rozpoznawalności, medialności, no to też nie, no bo Conor w pewnym momencie no, jak był mistrzem i tak dalej, to wiadomo. Natomiast odnoszę wrażenie, że ta winda
w której siedzi Paddy, która jedzie do góry, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i zasięgi i tak dalej, to naprawdę pędzi niesamowitą prędkością. I no, on wchodzący do klatki i robiąc to, co zrobił i to, co się działo po walce, no to jest naprawdę takie wyjątkowe wydarzenie, włącznie z latającymi jakimiś przedmiotami nad naszymi głowami. To akurat był duży minus dla tej publiczności, która tam była zgromadzona. Paddy też wykorzystał moment, kiedy wszyscy go słuchali tak naprawdę i cały świat MMA, no bo nie oszukujmy się, ale w tym momencie tego dnia wszyscy słuchali tego, co Paddy powie, co Paddy robi i tak dalej. On wykorzystał ten moment najlepiej chyba jak potrafił, czyli powiedział o prywatnej historii i na jej bazie wysnuł jak gdyby prośbę do wszystkich mężczyzn, którzy zmagają się z problemami psychicznymi, żeby o tym rozmawiali. Nie będę wnikał w szczegóły, ale możecie sobie tego poszukać, wygooglować. I tutaj wbiję szpilkę w stronę Conora, bo z jednej strony macie właśnie Paddy'ego, który mówi takie rzeczy, które są ultra ważne, poważne i cenne i mega propsy dla niego, że to zrobił. A z drugiej Conora, który na przykład mówił, że I would like to apologize to absolutely nobody. I to jest ta różnica. Oczywiście taka szpilka z mojej strony czystej złośliwości tak naprawdę. Nie? Co do walki, no polecam zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. To wszystko z mojej strony. I polecam też włączyć sobie, wpisać sobie w YouTube'a, jak już jesteście, oglądacie nasz podcast teraz na YouTubie, to po nim od razu możecie sobie wpisać Paddy Pimblett, Entrance UFC, czy coś w tym stylu i obejrzeć sobie to wejście, bo to wejście jest po prostu nierealne. Jak to, jak jesteś na hali i nagle UFC tak nikomu tego nie robi, tylko walka wieczoru, a jemu wyłącza wszystkie światła, ludzie włączają latarki w telefonach i później ta muzyka, która jest tutaj zmiksowana, najpierw takie, nie wiem, czy to jest trans, czy to jest techno, czy co to jest, później jeden utwór, drugi utwór i to wszystko się klei i on wchodzący do tej klatki, który widać, że on się cieszy, że on wchodzi do tej klatki, mimo że tak mówisz, no dosyć duży ciężar na swoich plecach niesie, ale on się cieszy, on tańczy, on skacze, plus ta publika, która no po prostu jest też insane, że tak powiem, akurat miałem możliwość sprawdzania tego zawodnika. Pamiętam, że ostatnio jak mu sędziowałem w klatce i patrzyłem z klatki na to sprawdzanie, to on cały czas skakał, tańczył i ciężko było go sprawdzić. Tym razem troszeczkę się uspokoił, ale no naprawdę to jest coś, co warto przeżyć. Jeżeli ktoś jest z Londynu czy tam z Liverpoolu i UFC będzie organizowało tam galę i Paddy będzie walczył, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby chociaż raz kupić ten bilet, nawet wydać te większe pieniądze i zobaczyć to na żywo, tą atmosferę, to wszystko. No bo to nikt wam tego nie zabierze, wiadomo, na YouTubie to włączycie, ale to nie jest to samo. To jak już to przeżyjesz na miejscu, to jest zupełnie coś innego. Dlatego polecam i naprawdę, no, publika londyńska świetna. Jedyny minus, tak mówisz, że rzucali tymi butelkami, czy tam, może nie butelkami, bardziej tymi plastikowymi kubeczkami z alkoholem. Oni tacy chyba są, oni tak chyba to robią, także... Tak się zakończyła 12 walka, a 13 walka Jack Hermanson, Chris Curtis. I tu też jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć, bo Chris Curtis zastąpił Darrena Till'a. Chris Curtis jest ze Stanów, Darren Till jest właśnie chyba Cowboy to z Liverpoolu chyba klub, także z Liverpoolu. A nie wiem, czy ale on to jest Szkot, czy Darren Till nie jest Szkotem? Nie, na pewno nie. Bo okay. On... W ogóle też jest ciekawa historia, jak tu możemy zostać, dygresja. Darren Till oglądałem z Liverpoolu, tak. Tak, Tim Cowboy z Liverpoolu. Także Darren Till, jak miał 12 lat, zaczął w ogóle kickboxing. Później w wieku chyba 16-17 lat miał duże problemy tam z różnymi mafiami, gangami i tak dalej. Dostał nożem gdzieś tam w okolicach serca, prawie zmarł i wtedy jego trener powiedział, że wylatujesz do Brazylii.
No i wyleciał do Brazylii, pierwsze swoje walki, tam chyba 11 wygranych stoczył Brazylii, tam nauczył się języka i później on ich uczył stójki, oni go uczyli parteru i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa historia, jeżeli ktoś o tym nie słyszał, to obejrzyjcie sobie to, bo bardzo ciekawa sytuacja. No ale wracając do sedna, to Chris Curtis zastąpił Darrena Till'a i nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, czy przypadkowo, UFC zostawiło muzykę Darrena Till'a na wejście Chrisa Curtisa, tak? Walczył z Jackiem Hermansonem. No i jak Chris zaczął wchodzić na halę i ta muzyka zaczęła dudnić w uszach, to cały stadion śpiewał tą piosenkę. I ja mówię, o co tutaj chodzi, tak? I do Dana Mowahediego się odzywa, mówię, słuchaj, stary, o co tu chodzi? Tu jest Amerykanin, tu są Anglicy, oni mu śpiewają piosenkę, o co chodzi? On mówi, że to jest taka dosyć znana piosenka tutaj, że wszyscy fani ją znają, lubią, no i to jest muzyka na wejście Darrena Till'a i dlatego ją śpiewają. I to była kolejna sytuacja po tym wejściu Padiego, którą cieszę się, że byłem na tej hali i mogłem tego posłuchać. Naprawdę to było świetne. Jak obejrzałem wcześniejsze wejścia Darrena Till'a, to było to samo i cały stadion śpiewał tę piosenkę. Nie pamiętam nazwy, ale też wszystko jest do sprawdzenia. Także tutaj to wejście było nawet lepsze niż cała walka, ale to może Czarek więcej powiedzieć, bo Czarek sędziował tą walkę na punktach. Tak, Daryl Ransom, Clemens Werner i ja, czyli United Kingdom, Deutschland i Polska, jeżeli chodzi o skład punktowy. Przypomnij mi tylko, czy mógłbyś tam na mojej decyzji zerknąć, czy to jest ta walka, w której my się. Nie, to Tak, nie jest ta walka, zostało. który. Tam było do Tak, 8. 20, 29, 28, 30, 27, 29, 28, czyli troszeczkę tam jedna runda wam A, się. to tak, Clemens Werner zdaje się punktował to inaczej, a my z Darrellem Ransomem, którego zresztą poznałem na tej gali dopiero, tak samo wypunktowaliśmy, czyli tam była różnica jednej rundy w ocenie. Natomiast no, decyzja była jednogłośna. Czy co mogę powiedzieć? No, ta jedna runda była powiedzmy najbliższa, stąd ta minimalna różnica w jej ocenie. A podsumowując moją pracę na tym evencie, no to jak powiedziałem na początku, miałem 6 walk do wypunktowania, a w 4 walkach były decyzje. Wszystkie te decyzje były jednogłośne. Tutaj się pojawiła tylko różnica i jeszcze w jednej walce oceniłem trzecią rundę do 8. Chyba kolega z Włoch ocenił drugą rundę do 8, a trzeci punktowy żadnej nie ocenił do 8, to były jedyne różnice. Natomiast no, cztery decyzje na gali UFC w Londynie, cztery jednogłośne. Także chciałem pozdrowić swoich fanów, jeżeli takich mam. To też była szpilka i suchar z mojej strony, a Łukasz Bosaki się nabiegał. Trzy walki i wszystkie trzy decyzje. 9 rund biegał po oktagonie UFC, przepychał Volkana Ozdemira. Zapytałem zresztą Łukasza później, czy był ciężki, bo to tak wyglądało właśnie, że musiałeś takiej siły użyć, żeby chłopa odepchnąć. Siły, której nie mam. Siły, które nie masz. Została nam ostatnia walka i tak naprawdę no, ani Łukasz, ani ja nie pracowaliśmy przy tej walce. Pomijając jeszcze jedną rzecz, że oprócz punktowania też zdarzyło mi się zbierać karty cząstkowe, tak zwane, bo to też jest dosyć istotna sprawa. Jeszcze odnośnie punktowania to powiem na koniec po tej ostatniej walce jedną rzecz. Czyli odpowiem na pytanie, które sam sobie zadam, co różni UFC od reszty organizacji, jeżeli chodzi o punktowanie. A to akurat myślę, mogę powiedzieć. A została ostatnia walka, która tak naprawdę no, była super, zapowiadała się super fajnie. Waga ciężka. Zawodnicy klasyfikowani już w tych rankingach ściśle w pierwszej dziesiątce, a chyba Chris Blades jest czwarty. Curtis Blades jest czwarty. Natomiast, no i ona zaczęła się fajnie, tak? Bo my sobie siedzieliśmy w tym miejscu wyznaczonym dla sędziów, którzy w tym momencie nie pracują.
i patrzyliśmy na tę walkę, no i waga ciężka, oni ruszyli od razu i tam były wymiany i tak sobie obaj pomyśleliśmy, że o, będzie fajna walka. Ale niestety zakończyła się dosyć szybko kontuzją Toma Aspinalla i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że chyba to była kontuzja, która musiała być gdzieś tam wcześniej i on może jej nie czuł i tak dalej i po prostu ta noga była troszkę uszkodzona wcześniej. To często tak się zdarza, że właśnie w momencie maksymalnego obciążenia danego stawu czy partii mięśniowej, jak tam coś jest nie tak, no to wtedy to puszcza i tutaj tak się zdarzyło. Zawodnicy spotkali się po walce w hotelu, widziałem, że tam wrzucali zdjęcia, razem pili piwo. Wielka szkoda, że tak ta walka się potoczyła, bo troszeczkę to odebrało temu eventowi. No i tyle, no dużo tutaj chyba nie można o nim mówić, nie? I tutaj powiedziałeś, że nie pracowaliśmy, ale ja sprawdzałem tych zawodników, ponieważ to jest kolejne inside story. Jeżeli sędziujesz pierwszą walkę na gali, to znaczy, że sprawdzasz ostatnią walkę na gali, bo zawsze sprawdzamy jedną w tył. Czyli jak sędziuję czwartą, to sprawdzam trzecią. No a jak sędziuję pierwszą, no to jedna w tył, no to nie ma jednej w tył, nie ma walki zero. Czyli jedną w tył jest walka ostatnia. Także tylko to dołożę, żeby tutaj fani wiedzieli, w jaki sposób to działa. Jeśli chodzi o to, no to tu nie mam nic do dodania, jeśli chodzi o przebieg i tak dalej. Jedyne to, co, że Tom był bardzo zdenerwowany, był bardzo wkurzony. Jak go zwozili tym takim wózeczkiem z klatki, to w pewnym momencie taki bardzo, no nie użyję tego słowa, ale wiadomo jaki wkurzony, odpiął aż ten wózek, tutaj ten pas, taki jak macie w samolocie też taki pas, to on taki miał pas, odpiął to i na jednej nodze zaczął skakać i tak naprawdę chciał wyjść o swoich siłach z tej klatki czy tam z tej hali. No bardzo był zdenerwowany, także też nie ma co się dziwić, nie? Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą galę. I ja bym podsumował tą galę jednym słowem, atmosfera. Bo naprawdę atmosfera na trybunach była no, nieziemska i cieszę się, że udało się być częścią tej gali. I tutaj jeszcze mamy kilka pytań od naszych tutaj tylko fanów. Zanim przejdziesz do pytań, to ja powiem jedną rzecz, bo być może są sędziowie, którzy nas oglądają. Bardzo ważna rzecz dla nich, dla sędziów punktowych. Coś, co odróżnia UFC od wszystkich organizacji pozostałych, chyba że się mylę odnośnie Bellatora, bo w sumie o to nie zapytałem. A pewnie by to wiedział David czy Ben. Na UFC sędziowie punktowi wypełniają karty cząstkowe. Jest karta zbiorcza, natomiast jednocześnie chciałem powiedzieć, oddają głos, nie wiem czemu. Punktują daną rundę przy użyciu tabletu. I sędzia punktowy to wygląda w ten sposób, że siedzi sobie na tak zwanym hokerze, czyli na stołku, który jest wyższy i to jest super, bo poziom klatki jest mniej więcej na poziomie klatki, w sensie poziom maty, po której oni się poruszają, zawodnicy, sędzia, to mamy gdzieś tak powiedzmy tutaj i ja, jeżeli chodzi o wysokość, to doskonale wszystko widzę. Nie ma tego problemu, który jest na wielu małych galach, że podest jest za wysoko i trzeba się podnosić. Także widoczność jest super. Jest do dyspozycji mały monitor i jest właśnie przed sędzią jest tablet, na którym w bardzo prosty sposób, jeżeli chodzi o obsługę, wybiera się punktację, tam są zdjęcia też zawodników i kolor narożnika. Jest coś, o czym chyba tobie nie powiedziałem, ale i to nie może być przypadek i to jest mega takie rozwiązanie. Ten monitorek, który, chyba że któryś z chłopaków to zrobił, na przykład Clemens Werner, bo przypomnę, w UFC sędziowie są sadzani alfabetycznie, będzie zawsze, całą galę siedziałem na tym samym miejscu. Numer 3. Ten monitorek, który pokazuje walkę, jest, one nie są ustawione równolegle wobec siebie razem z tabletem, tylko ten monitorek jest lekko odkręcony i mi to bardzo ułatwiało w momencie, jak chodzi o to, że w momencie, jak robisz notatki i siłą rzeczy czasami spuszczasz ten wzrok, nie? Że łatwiej mi było, szybciej mi było spojrzeć na monitorek, co się dzieje w tym momencie, niż podnieść głowę i zobaczyć, co się dzieje przede mną. Generalnie mówię to po to, żeby uzmysłowić wszystkim, że
Od momentu przyjazdu na event do momentu wyjazdu z eventu, gdzie z hotelu cię zawozi taksówka na lotnisko, po przekazanie właśnie koperty z listą i tak dalej i wszystko inne, co się z tym wiąże, UFC sędziom zapewnia po prostu najlepsze możliwe warunki do pracy, jakie może zapewnić i tak naprawdę pozostawia wszystko tobie w twoich rękach. I wszystko, co mogą oni zrobić, to robią i tylko ty musisz wykonać swoją pracę. To nie jest tak, że inne organizacje nie zapewniają godnych warunków czy dobrych warunków do pracy, bo na przykład tak, o której będziemy za chwilę mówić również, czyli polskie KSW, natomiast te największe organizacje, to je odróżnia między wieloma innymi od tych mniejszych. Naprawdę w takich... Na takich eventach jak KSW czy UFC masz podane wszystko na tacy, nie? I tak naprawdę nie musisz się o nic martwić, chyba tylko o to, żeby mieć, jeżeli chodzi o punktowego, żeby mieć długopis ze sobą. Chociaż wiem, że gdybym powiedział komuś, to od razu bym dostał, tak? Taki długopis. Także naprawdę pełna profeska i trzeba tylko zrobić swoje i tyle. Dobrze, to możemy przejść do pytań naszych tutaj fanów. Pierwsze z nich, Bartosz Oczkowski pyta, czy w przypadku kolizji terminów gal KSW i UFC, to współpraca z UFC ma pierwszeństwo? W związku z tym, jak wyglądała ostatnia sobota, to sobie odpowiedz na to pytanie. I tutaj też z mojej strony, myślę, że z Łukasza też wielkie podziękowania dla Tomasza Brondera, dla Wojsława Rysiewskiego za to, że oni rozumieją taką sytuację, że, no, że wybierzemy UFC, czyli tą większą organizację i to w żaden sposób nie popsuje naszych stosunków z KSW, także to jest super. Też mi się wydaje, że to jest dobre ze strony KSW, bo to jest kwestia doświadczenia, możemy jeszcze bardziej się rozwijać i jeszcze lepiej później sędziować na KSW, także to jest też taka kwestia takiej troszeczkę inwestycji. Kolejne pytanie, Michu pyta, Łukasz, UFC czy też firma, która zajmuje się grafiką dla nich w czasie transmisji walki sędziowanej przez ciebie na pasku informacyjnym napisali, że nazywa się Łukasz Bosaki. Pozdrawiam i świetna robota jak zawsze. No napisali, nie wiem, no mogę co grale do nich chodzić, prosić, zmieniać to, no ale jak widać nie do końca to wychodzi. Nie wiem, może inaczej. Tak naprawdę dla mnie to jest najmniejszy problem w czasie tej gali. Największy problem jest to, żeby zasędziować, żeby zrobić to dobrze, żeby nikomu się nie zdała krzywda, a to, że ktoś tam powie Bosaki, Lukas, czy tam Łukasz, czy Lukasz, Bosaki, czy Bosacki, no to już dobra, no już trudno, tak? No już nic nie zrobię, to już i tak się wpisało trochę w takie nasze annały, tu się osoby z tego śmieją, też to jest jakaś forma promocji, może trochę mówią, żeby tam, nawet jak tobie źle mówią, to żeby nie przekręcali nazwiska, tu przekręcają, może nawet jak dobrze mówią, czy źle mówią, nieważne, ale mnie to naprawdę nie rusza i wszyscy wiedzą, że ja to ja, nie ma drugiego Bosakiego, także chyba jest wszystko okej. Okay. Także raczej to tak, to dla mnie nie jest ważne, tak? Maria, pozazdrościć, też bym się znowu wybrała. Wrażenia nie do pisania. A tak się zastanawiam, że nigdzie nie sędziujecie. Szkoda tylko, że main event tak wypadł. I tu moje pytanie, co się stało Tomowi Aspinallowi i kiedy przypuszczalnie ujrzymy go ponownie w oktagonie? No oczywiście my nie możemy udzielić pełnej, kompetentnej informacji, bo to taką wiedzę posiada sam zainteresowany oraz jego lekarze, menadżer i tak dalej. Natomiast możemy tylko założyć, no była to kontuzja nogi, nie było to żadne złamanie, czyli tutaj pewnie mam do czynienia z jakimś naderwaniem, zrywaniem więzadła, ścięgna czy mięsień, ale jak gdyby też opierając się swoje doświadczenie, no to myślę, że pół roku z głowy, nie? Także można założyć, że już w tym roku nie zawalczy. Pan Tom. Tom pan. Kolejne pytanie, Jenko Play. Czy Cezary był sędzią punktowym? Tak jest. Byłem, jestem i będę. I tutaj kilka pytań, wszystkie dotyczą tej samej walki, także pierwsze z nich, Cezary Skawski. Jak Paul Craig miał wygrać, mając dwóch wulkanów w klatce?
No właśnie. No miał jednego miał wulkana, a drugi to czekaj, jak ty na to nazwałeś? A, bo połączyłem wulkan Ozdemir i Łukasz Bosacki i mi wyszło, że to był wulkan Bozdemir. Okej, okay, także drugi to był wulkan Bozdemir, jeden był wulkan Bozdemir, także był tylko jeden wulkan Bozdemir, a drugi był wulkan Bozdemir, także chyba wszystko jest okej. Okay. Bosak. Miał jednego rywala, Bosaki sędziował, także wszystko jest w porządku. Flampa 30. Czy Łukasz był zirytowany, gdy Craig bawił się w przedszkolaka i chciał leżakować? Nie, to nie działa w taki sposób, że ty jesteś wkurzony, czy coś takiego, że cię coś irytuje. Po prostu no, czekasz na sytuację, w której jeden z zawodników zrobi ten engage, czyli po prostu zaangażuje się bardziej w tą walkę, wejdzie w nią, albo nie, jeżeli tego nie robi, podnosisz do stójki i tyle. No, tam nic złego tam się nie stało, nie widzę w tym żadnego problemu. Uzgasz, jak w ogóle oceniacie podejście Craiga do walki, bo moim zdaniem to wstyd, żeby zawodnik na tym poziomie miał totalnie tylko jeden plan na walkę i to dosłownie jedno lub dwa skończenia. Współczuję Łukaszowi, że muszę autosędziować, pozdro. A ja sobie nie współczuję, bo ja się cieszę, że akurat przy takich nazwiskach było też moje nazwisko wpisane. Obaj chyba byli w top 10 albo w top 15 na świecie. Także nie mam z tym problemu, a jeśli chodzi o ten plan, no to jak dobrze wyłapałeś, to często też Craig robił taką akcję, że niby się kładł na plecy, a jak Wolkan odchodził i nawet nieraz się obracał, a ja nie powiedziałem komendy stop, to Craig wstawał i od razu bił i to też nie było głupie, to było bardzo mądre, tak mi się wydaje. No ale mógł to robić częściej, tak? Bo wtedy może by bardziej zaskoczył swojego rywala. No i ostatnie, Maciej Rubas, co Łukasz powiedział Padiemu tuż przed rozpoczęciem drugiej rundy? No to tu jest odpisane, Łukasz nie sędziował walki Padiego tym razem. Po czym Maciej pyta, kurczę, Łukasz podszedł do jednego z zawodników tuż przed rozpoczęciem kolejnej rundy i coś do niego powiedział. Jeszcze prosiłem moją dziewczynę, żeby mi przypomniała, żebym o to zapytał, ale niestety nie pamiętam, w której to było walce. Ja wiem, Łukasz mówił coś do Wolkana. Tak, i do Wolkana, i do Craiga po pierwszej rundzie, ponieważ w pierwszej rundzie była taka sytuacja, o której wcześniej nie mówiłem, ale dlatego chciałem wrócić do tego teraz, żeby dwa razy tego nie powtarzać. Wolkan przy próbie, chyba Taktarow to był, skrętówka albo Taktarow, Taktarow chyba to był ze strony Craiga. Wolkan chwycił siatki raz, drugi raz i to w sumie tyle. No i to była taka podobna bardzo sytuacja do sytuacji w Polsce, która się odbyła na KSW, gdzie Prasel walczył z Omielańczukiem i Omielańczuk się chwycił wtedy te siatki. No i tutaj czekałem na moment, kiedy Wolkan wyjdzie na górę. Jakby wyszedł na górę, to zostałoby przerwane i podniesione do stójki. Także podszedłem do Wolkana pomiędzy rundami i powiedziałem mu, słuchaj, chwyciłeś dwa czy tam trzy razy siatkę. To już jest za dużo, nie chcę już tego widzieć. On to zrozumiał. Później podszedłem do Craiga, powiedziałem, słuchaj, nie chwytaj rękawic. On mi powiedział, no ale to Wolkan to chwyta rękawic. A ja mówię, nie, to ty chwytasz rękawic. I tyle. I tak no, mocno wywarłem na nim presję. On wtedy powiedział, tak, dobrze, dobrze, nie będę. No, po czym tam znowu coś tam było, ale to tam już wiadomo. Dobra, to mamy wszystko. Także chyba temat UFC zamknęliśmy, zgadza się? Tak, 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 tak. A jeśli chodzi o KSW 72, Romanowski kontrakt, żeby gala odbyła się w Kielcach w ten sam dzień, czyli 23 lipca 2022. I tu mam napisane, że to był amfiteatr Kadzielnia, także bardzo ciekawe miejsce. Gala, powiedzmy open air, no tam z zadaszeniem i tam z boku, z taką siatką i tak dalej. Co do pogody, to słyszałem, że było różnie. Raz było dobrze, raz był jakiś wiaterek, raz był jakiś deszczyk. Ale ogólnie chyba pozytywnie. Co do walk, no to mieliśmy 8 walk. Niestety jedna spadła, ponieważ jeden z zawodników miał chyba rozcięcie, jak się nie mylę, i to był Mac chyba. I teraz no gala się rozpoczęła od serii decyzji, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta walka to były decyzje. Wiem, że tutaj Czarek chyba wszystkich walk nie widziałeś. Ja widziałem też tak. Jedne widziałem, innych nie widziałem, także nie wiem, czy będziemy o tych pierwszych chyba pięciu, czterech nie będzie za bardzo mówić. Tylko może bym coś tam wspomniał na temat tej walki, gdzie był split, bo tam była taka walka. To pierwsza walka, Maciejowski kontra Kaszuba, tu była niejednogłośna decyzja. Mhm. Moim zdaniem dwie rundy wygrał Maciejowski, jedną rundę ewentualnie wygrał Kaszuba, także tak to widziałem.
Nie wiem, czy też tak samo? Tak, tylko właśnie chciałem o tym wspomnieć, dlatego że no to cała walka toczyła się w stójce, prawda? To dobrze pamiętam. Tak, tak. I właśnie no, tutaj z trzech różnych stron koledzy to troszkę inaczej widzieli i tam zaważyła jedna runda, z tego co pamiętam. I w związku z tym, że po raz kolejny to powiem, bo to jest ultra fantastyczny wynalazek, Viaplay, tudzież Viaplay w pewnym momencie dzieli galę na poszczególne walki, to do sędziów, którzy oglądają nasz podcast, obejrzyjcie sobie tę walkę i jak gdyby w kontekście właśnie tego, czy te rundy były bliskie, czy nie, i że sędziowie widzieli jedną rundę trochę inaczej. Bo myślę, że to warto coś takiego zrobić w kontekście, nazwijmy to, trochę szkolenia. Oczywiście, tak jak to mówiłem wiele razy wcześniej, no nie jest to oglądanie walki spod klatki, ale daje to jakiś tam obraz tego, jak można właśnie rundy oceniać i możecie sobie sprawdzić, jak poszczególni sędziowie punktowali. A sędziował tę walkę Łukasz Porębski, Szymon Bońkowski i Bartek Czajka. Więc sobie to obejrzyjcie, polecam i tyle. Tak, i to była walka taka, że tam było dosyć mało trafionych ciosów i kopnięć, także też z tego co trafili trzeba było coś wyciągnąć. Kolejna walka, Jan Liase, Hubert Szymajda, tu no bardzo mocno do jednej bramki była ta walka, praktycznie wszystkie chyba rundy wygrał Jan Liasy, ewentualnie Szymajda wygrał jedną. Nie pamiętam punktacji, przepraszam, ale nie jestem w stanie tego otworzyć. Kolejna, Patryk Surdyn, Gustavo Oliveira. To samo, wszystkie rundy w jedną stronę. Patryk Surdyn wygrywa jednogłośnie. I Omar Sy, Bartłomiej Gładkowicz, który bierze tą walkę na ostatnią chwilę, chyba na 2 dni przed galą, czy na 5 dni przed galą. To warto obejrzeć tą walkę, ponieważ bardzo mi się podobało, jak Omar Sy walczył tak grapplingowo, zapaśniczo. Bardzo fajne, proste rzeczy używał, obalenia, kontrola, ciosy. Naprawdę tak szkoleniowe zachowanie tego zawodnika, także warto to obejrzeć. No i teraz się zaczęło w tej piątej walce Emilia Czerwińska kontra Sara Luzar-Smajic. Ta walka wydaje mi się, że już po tych czterech takich pierwszych, powiedzmy takich w mniejszym tempie, to już było większe tempo, niższa waga kobiet, bardzo fajna walka w stójce. Emilia też w jednej rundzie zanotowała knockdown, po którym mogła wygrać walkę przed czasem, ale spojrzała na sędziego Szczepanika, czy on przerywa, czy on nie przerywa i to już było za późno, później Sara wróciła i później tłumaczyła to Emilia w wywiadach, że chyba złamała rękę podczas tego ciosu i dlatego tam nie za bardzo dobijała. Jeszcze podobało mi się, kiedy Emilia była z góry w gardzie i było chyba 10 sekund do końca rundy, to ona już włączyła tryb oszczędzania energii i odpoczywania na drugą rundę. I to było bardzo mądre i jestem troszeczkę w szoku, że zawodniczka, która ma 2 wygrane tylko w MMA, już tak do tego podchodzi. Tak samo jak została obalona w trzeciej rundzie, a wiedziała, że wygrywa pierwszą i drugą rundę, to jeszcze mało biło, raczej zbierała te kolejne minuty, sekundy, żeby doprowadzić to na punkty. Także bardzo dobrze się zaprezentowała tutaj Emilia, która miała tylko jedną walkę przed tą walką zawodową, a Sara miała aż 5, także duża wygrana, jestem ciekaw kolejnych jej walk. No i kolejna walka numer 6, to już zaczęło się dziać bardzo. Brian Hoy kontra Michał Pietrzak. Ta walka zakończyła się w pierwszej rundzie. Tą walkę widziałeś w całości, tak? Zgadza się? Trzecia minuta, 300 sekunda i przez te 3 minuty 20 sekund działo się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Raz jeden padał, wstawał, raz drugi. I powiem tak. Ja tego zawodnika kojarzę, Brian Hoy, kojarzę go z M1, kojarzę, że on przegrał dosyć szybko tam. Później tą walkę po gali KSW sobie obejrzałem jeszcze raz i tam było tak, że trochę za wcześnie mu przerwano. I teraz zrozumiałem czemu, bo jak zacząłem go na rozpisy, to mówię, a to jest ten zawodnik, co szybko przegrał w M1, to sobie pomyślałem, a to raczej nic z tego tam ciekawego nie będzie, ale jednak to jest bardzo dobry zawodnik. Obejrzałem jeszcze jego walkę z UAE Warriors.
i ma bardzo fajny przegląd w stójce, bije tak bardzo z luzu, dobra obrona zapaśnicza, fajne ciosy na ciało, na głowę, kopnięcia i jest twardy, jest naprawdę twardzielem, nawet jak mu się nie układa, to później jakoś wraca do tych walk, walczy również w tej formule bez rękawic, King of the Streets, także to taka jest no hardkorowa sytuacja, bo tam nawet maty nie ma, tylko na betonie, na nie wiem, na stadionie hokejowym widziałem też walki, także no tam już jest grubo, także dla niego taka walka w MMA to pewnie jest bułka z masłem, jeżeli walczy w takim czymś. No i charakter, mówi troszeczkę po polsku, wywiady świetne, także no tutaj chyba strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o KSW, zatrudnienie tego zawodnika, tym bardziej, że chyba Viaplay też w Holandii dosyć mocno działa. Także jestem ciekawy, co dalej z tym zawodnikiem. Zaprezentował się bardzo dobrze, bo wrócił z dalekiej podróży i skończył Michała Pietrzaka. Chciałem iść z takiej pozycji żółwia. Także no, fajna walka, naprawdę. A wcześniej trzeba jeszcze wspomnieć o high kicku Michała Pietrzaka. No tak. Hoj to w języku niderlandzkim siano, ale zawodnik nie przyjechał po siano, tylko przyjechał się bić. Tak jak powiedziałeś, a no ja myślę, że tutaj to jest, nie chcę tutaj udawać i wczuwać się w voice-over rosyjskiego, ale myślę, że poczuł potencjał, bo charakterystyczny zawodnik, jeżeli chodzi o wygląd, bo fryzurę ma ciekawą, jak tarantula, takie grube dredy. Super twardy zawodnik, czyli gwarancja dobrego występu. No i to, co powiedziałeś, wspomniałeś, trochę mówi po polsku, rozumie bardzo dużo, więc można coś na tym zawodniku budować. Także no, ze strony organizacji bardzo dobry ruch, zatrudnienie tego gościa. I też tutaj zajrzałem w jego rekord i tu mamy KSW, UAE Warriors, Bellator, Brave, GMC, M1 i z tych i Superior FC, także S70 platforma, także naprawdę no tu jest dosyć duże doświadczenie, tak? No po prostu lubi się bić. Tak, a wracając do Michała Pietrzaka, to ja nadal nie rozumiem, bo ja kojarzę tego zawodnika jako bardzo dobrego zapaśnika. I nie wiem, o co tu chodzi, że ten zawodnik znowu walczy mocno boksersko, mocno kickboksersko, a no to, co ma najlepsze, tak mi się wydaje, że najlepsze ma te zapasy, no to jakby nie korzysta z tego. Wydawało mi się, że będzie przewracał, ubijał, jakąś taką walkę robił, a tutaj no wiadomo. Także nie wiem. Też widziałem wywiad z jego trenerem, on też mówi, że taki jest plan, żeby przewracać, żeby klinczować, żeby coś, no nie wiem, no może Brian mu nie pozwolił na to, może w taki sposób. Także tak to wygląda, a kolejna walka, numer 7, Dawid Śmiechowski, Królik kontra Patryk Kaczmarczyk, czyli Patryk jestem przyszłością Kaczmarczyk. Też powiedzmy, że, co tak spojrzałeś? Nic, to nic, okej, okay, nic, ja nic nie mówię. Okej, okay. Bo tak spojrzałeś, jakbym coś złego powiedział. Nie. To nie jest, okej, okay. No, jego pseudonim nowy, tak? No nie wiem, czy to nie po prostu tak mi się Patryk kojarzy. No bo też sędziowałem, też wiele razy to krzyczał i jakby nie wiem. Że wydaje mi się, że wszystko okej. Okay. Także tak, taka była walka. Dosyć ciekawa, bo znowu z redakcji. Ale to już Dawid nas przyzwyczaił do tych zwrotów akcji. I podobało mi się, jak Patryk pracował w stójce w pierwszej rundzie i zapaśniczo bardzo fajnie. A Dawid podobało mi się, jak tym takim swoim wyrachowaniem pracował i nawet jak coś nie wychodziło, to on i tak sobie czekał, był cierpliwy i się doczekał. Także fajna walka, warto oczywiście obejrzeć, no i bardzo mocne zakończenie. Tak, bardzo polecam tę walkę do obejrzenia i tutaj naprawdę rezultat jest taki, jaki jest, to znaczy Dawid Śmiechowski wygrał przez TKO, rozpoczynając akcję kończącą kopnięciem, bardzo celnym kopnięciem na korpus, natomiast naprawdę ja byłem pod dużym wrażeniem zapasów Patryka Kaczmarczyka.
I to na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. No, obaj zawodnicy bardzo młodzi z mojego punktu widzenia, ale też ogólnie, tak statystycznie. Myślę, że fajne czasy przed nimi, bo jeszcze się dużo mogą nauczyć. No, Dawid Śmiałowski ma, jeżeli będzie się udawało, tak jak teraz do tej pory robić wagę, to ma nieprawdopodobne wręcz warunki na tę kategorię wagową. I tam chyba było 14 cm różnicy, jeżeli chodzi o wzrost. No naprawdę z takimi warunkami to można dużo zdziałać. Na minus zapasy Dawida Śmiałowskiego. Walka naprawdę dobra, obejrzyjcie sobie. No zresztą była poprzednia też jak najbardziej do obejrzenia jeszcze raz. I fajnie, że młodzi zawodnicy walczą w Polsce i gdzieś tam te walki są dobre. Także obaj może są przyszłością. Możliwe, no. Możliwe. I kolejna walka wieczoru, walka numer 8, Tomasz Romanowski kontra Andrzej Grzebek, która się to zakończyła w trzeciej minucie, 53 sekundzie pierwszej rundy. I chyba, tak jak zobaczyłem to na papierze, to myślałem, że to będzie bardziej wyrównane i że potrwa troszeczkę dłużej. Ale tutaj Tomasz Romanowski narzucił swój styl, spychał bardzo mocno Andrzeja na siatkę i tam swoim boksem i swoimi, powiedzmy, takimi sierpami trafił Andrzeja i w pewnym momencie go trafił go na szczękę, mimo że Tomasz też w tym momencie dostał cios, ale ten cios nie zrobił na niego takiego wrażenia, jak zrobił na Andrzeju. Kilka ciosów w parterze, dobitka i walka zakończona przed czasem. No i wiadomo, tam ta kwestia wagowa, której nie poruszaliśmy wcześniej, bo też chyba trzech zawodników nie zrobiło wagi, z tego co pamiętam, Omar Sy, Hubert Szmajda, no i właśnie Tomasz Romanowski. Także jestem ciekawy, jak to tam dalej pójdzie, czy Tomasz zostanie w wadze półśredniej, czy przejdzie do wagi średniej. Też słyszałem, jakby może Roberto Solić został w KSW, to może Tomasz byłby kolejny do niego, kolejnym zawodnikiem, żeby z nim zawalczyć i to mogłoby być ciekawe starcie, bo raczej obaj by nie szukali parteru, także zobaczmy. No tak, no jeżeli chodzi o robienie wagi, jak gdyby nie ma się moim zdaniem co na tym rozwodzić, no jest to jedno z wymagań kontraktowych, jest to obostrzone karą, jeżeli się tej wagi nie zrobi, tam są pewne widełki i tak dalej, i tak dalej. Jest też taki zapis, że jeżeli zawodnik przekroczy ten limit o więcej niż 4 kg, to przeciwnik może odmówić walki. No, nie powinno tak być. Zawodnicy są między innymi od tego, żeby robić wagę. I tyle, no. Nie, gdyby nie chcę tego tematu drążyć, szkoda, że tak się dzieje. Ale to są po prostu już takie, moim zdaniem, wewnętrzne sprawy na tej linii organizator, zawodnik i nic mi do tego. Powinni robić tę wagę, no. Nie robią, trudno, są kary i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie, bo słyszałem gdzieś tam jakieś porównania tam, że w UFC to wszyscy robią, a w KSW to nie robią, bo to coś tam bez sensu, tak? Bez sensu takie porównania, po prostu... To o niczym nie świadczy, że w jednej organizacji większość zawodników robi, a w drugiej ktoś tam nie robi wagi. No tak jest po prostu i to są tematy do przegadania, do przepracowania właśnie między organizacją a zawodnikiem. Znaczy to raczej jest kwestia indywidualna, a nie kwestia organizacji. To nie jest wina KSW, Oczywiście. Że ktoś z Wigali tego nie zrobił, tak? Ewentualnie co mogą zrobić, to przenieść go do wagi wyżej i tyle, nie? Także zobaczymy. Podsumowując, gala KSW 72, Romanowski Grzebek, 8 walk na karcie, pierwsze 4 takie, powiedzmy, rozgrzewkowe, ale kolejne 4 już naprawdę robiły mocne, duże wrażenie. Także warto obejrzeć i już się nie mogę doczekać kolejnej gali, gdzie prawdopodobnie już uda się wejść pod klatkę, do klatki obydwu. Tutaj z Rozmitygiem ma podcast i już się tam zobaczymy. Także kolejna gala jest 20 sierpnia w Warszawie. Także może być bardzo ciekawie w Torwarze. Wydaje mi się, że raczej
będzie hala wyprzedana, bo to nie jest duża hala i jest wielu fanów MMA czy tam pojedynczych zawodników w Warszawie. Także zobaczymy, co to będzie, i ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że tak. Myślę, że Wrzosek i Saraja naprawdę sprzedadzą tutaj dużo bardzo biletów. Pierwszy z nich gdzieś tam jest, supportuje Legię Warszawa, piłkarską drużynę, a dla tych, co nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą. Ze stadionu Legii na Torwar można dorzucić kamieniem przez ulicę Łazienkowską, także myślę, że to będzie pełna hala. Także sierpień pod tym kątem też fajnie. Ja tylko powiem jeszcze odnośnie KSW jedną rzecz. Zobaczyłem, gdzie się odbywa ta gala, to trochę zazdrościłem chłopakom, którzy tam pracowali, dlatego że miałem w swoim życiu taki epizod krótki, ale jednak się pojawił. Coś tam się wspinałem trochę w skałach i właśnie tam piękną okoliczności przyrody. Także zazdro z mojej strony. I tyle, jeżeli chodzi o te dwa eventy. I teraz dwie sprawy z mojej strony. Jedna to zadałem pytanie, żeby zadawać pytania, bez sensu. Napisałem tweeta, pod którym można było zadawać pytania odnośnie różnych rzeczy, abyśmy odpowiedzieli, bo to nie jest odcinek Q&A, ale tak chciałem na szybko. Tam pojawiło się pytanie odnośnie sytuacji, która się wydarzyła w piątek na gali ACA, bo to był weekend bogaty w gale. W piątek też była gala Cage Warriors w Londynie. Zresztą ciekawostka, niektórzy sędziowie sędziowali na Cage Warriors w piątek, a w sobotę na UFC. David, Ben i to i Mark? Tak. Natomiast co się wydarzyło na gali ACA? No, wydarzyło się to, że w pewnym momencie walka została przerwana. To było między rundami. Do klatki wszedł właściciel organizacji i stwierdził, że ta walka mu się nie podoba i zdyskwalifikował obydwu zawodników i walka nie była już kontynuowana. Organizator stwierdził, że ta walka była za nudna i jak gdyby nie dało się tego oglądać i podjął taką decyzję. I teraz taka kwestia. To są jak gdyby dwie rzeczy. Czy powinien to robić i czy mógł to zrobić? Czy mógł to zrobić? Oczywiście, że mógł to zrobić, no bo to jest jego organizacja. I to wszystko się tutaj też opiera na zasadach wolnorynkowych. Czy powinien? Moim zdaniem nie. Nie powinien tego robić. Od tego jest sędzia, chociaż sędzia w tej walce już obydwu zawodnikom odjął po punkcie za unikanie walki. Natomiast ciekawostka, bo rozmawiałem o tym z Herbem Deanem, bo to było dzień przed UFC i zapytałem o to Herba. I powiedział mi o tym nasz kolega z Kalifornii, że taka sytuacja się wydarzyła kiedyś właśnie w Kalifornii. I była ona o tyle podobna, a jednocześnie troszeczkę inna, że to nie właściciel organizacji przerwał galę i stwierdził, że przerwał walkę i stwierdził, że zawodnicy się nie chcą ze sobą bić i obydwu tam zdyskwalifikował, tylko był to komisarz stanowy z komisji stanowej stanu Kalifornia. I taka historia się po prostu wydarzyła. Herb tej walki nie sędziował, to był jakiś inny sędzia. Nazw ich zawodników nie pamiętam i niestety nie jestem też w stanie powiedzieć, kiedy to było, bo o tym Mr. Dean mi nie powiedział. Generalnie, no jak gdyby nie pierwszy raz się zdarzyło i moja ocena, powiem jeszcze tylko raz, czy mógł to zrobić Mayweather Khabib? Mógł. Czy powinien? Moim zdaniem nie powinien. Czy Łukasz chce coś na ten temat powiedzieć? Czy wstrzymuje się od głosu? Wstrzymuje się od głosu. Volkan Özdemir nic nie powie. I teraz ta rzecz, która się wydarzyła na gorąco, czyli w pewnym momencie nagrywania dzisiejszego podcastu przyjechał do mnie kurier i przyniósł coś wyjątkowego, dlatego że są to pierwsze i jedyne, nie do kupienia nigdzie, koszulki naszego podcastu. I teraz Łukasz, to ty musisz mi pomóc. Skąd my je w ogóle mamy? No te koszulki mamy od naszego tutaj powiedzmy użytkownika, który zaproponował, że jeżeli mamy taką ochotę, to on może takie koszulki stworzyć. I już tu zaraz zareklamujemy nazwę i jakby nazwę sklepu tego użytkownika. Ogólnie zajmuje się
Zajmuję się odzieżą do skydivingu, z tego co pamiętam, z pamięci, ale musicie mi tutaj chwilę... Jeżeli słyszycie odgłos śmigłowca, to przepraszam, bo akurat prezydent przelatywał. To nie jest żart. Okej. Okay. Już sekunda. O, jest, dobra. Czyli użytkownik się nazywa Try Fly Para Gliders. I tutaj po prostu została tutaj taka informacja, dajcie namiar, zrobię fajne koszulki do konkursu, albo napiszcie do Jara, czyli Jara z mymail.pl. Pozdrawiamy serdecznie Jara. Odezwaliśmy się, napisaliśmy i na razie po prostu te koszulki są tylko dla nas. Mógłbyś zaprezentować jedną z nich, żeby tutaj już... Tak. To jest akurat jeden z kolorów, kolor zielony, taki dosyć jasno zielony. Z przodu koszulka się prezentuje w ten sposób, czyli jest logo Rules Meeting. Natomiast z tyłu jest dosyć mocno rozbudowane to logo. To jest coś takiego. Czy znajduje się jeszcze jakaś metka? Nie. Także tak to wygląda. Z mojej strony mogę powiedzieć, że jakościowo jest naprawdę super. Tak jak powiedział Łukasz, na razie to są koszulki tylko dla nas, natomiast będą również koszulki dla was. Ale nad tym pomyślimy. Na razie tylko właśnie dostaliście zanętę, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda i że w ogóle istnieje. Także będzie możliwość kiedyś niedługo te koszulki zdobyć i w nich się wwozić po osiedlu albo po wsi. No i tyle. Bardzo dziękujemy za taką inicjatywę. Ogólnie pojawiły się jeszcze inne inicjatywy, ale o tym będziemy mówić w przyszłości. Jedną z inicjatyw jest to inicjatywa takowa, że wpadliśmy na pomysł z Łukaszem Ozdemirem, żeby zrobić live'a. Pierwszy raz w historii naszego kanału. I musicie nam w tym pomóc w takim kontekście, żebyście pisali w komentarzach, czy chcecie tego live'a. Myślę, że najlepsza data, i to z dużym wyprzedzeniem mówimy celowo, to byłoby też no oczywiście takie wydarzenie, że jesteśmy razem w jednym miejscu fizycznie, byśmy obstawiali, celowali właśnie w 20 sierpnia KSW w Warszawie i mówimy o tym dzisiaj, żebyście mogli się od tego odnieść, ale też już powoli przygotować, na przykład sobie zarezerwować czas i tak dalej. Pewnie by się to odbyło w dniu eventu, w dniu gali, w sobotę i byśmy po prostu z wami sobie porozmawiali na żywo, że tak powiem. Także piszcie, co o tym sądzicie. Także dzieje się dużo, jeżeli chodzi o nasz podcast. Z mojej strony tyle chyba. Jeszcze na koniec tylko podziękuję. A chcesz coś dodać? Tak, chciałbym dodać tylko tutaj odnośnie koszulek. Oczywiście linka wrzucimy pod podcastem w treści. Także zapraszamy na stronę tryfly.eu. Jeżeli ktoś się interesuje tym tematem, czyli właśnie te takie, ja na tym się nie znam, ale tu widzę nazwę skydiving i paragliding. Także jeżeli ktoś się interesuje takim tematem, to zapraszamy na tą stronę, zapraszamy na ten sklep. Tak jak Czarek mówi, jakość naszych koszulek jest bardzo wysoka, także na pewno jakość tych ubrań, które tu są do kupienia również. I to chyba tyle, jeśli chodzi o mnie. Zapraszamy za tydzień. Co to będzie za odcinek, to jeszcze zobaczymy. W piątek jest armia, także zobaczymy, może pogadamy o armii, może zrobimy jakieś kolejne Q&A, chociaż ostatnio było tego dosyć dużo. Także może coś innego, zobaczymy, pomyślimy. Tak, także podsumowując dzisiaj, mówiliśmy o UFC w Londynie, UFC Fight Night, Blades Aspinall. Mówiliśmy o KSW 72 w Kielcach. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, aby któryś z nas porozmawiał z sędzią z Włoch, z Vito Paolio, na temat MMA we Włoszech i nie tylko. Moim zdaniem ultra ciekawy temat i myślę, że do zrobienia. Vito bardzo kontaktowy człowiek. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, aha, no oczywiście musi być 200 łapek w górę, żeby to się stało. Druga rzecz, są i będą dla was w pewnym momencie koszulki. Także fajnie, fajnie. A trzecia rzecz, napiszcie o live'ie.
taki pomysł Wam się podoba, czy taka data Wam pasuje, bo nam pasuje chyba najbardziej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie. Dzisiejszy odcinek był chyba dosyć długi, ale no dwa eventy i tak dalej. No i komentujcie, udostępniajcie na swoich mediach społecznościowych nasz podcast, bo to idzie w dobrą stronę. Za dzisiaj ja dziękuję. Przepraszamy za problemy techniczne typu przerwania, ale się dzieje. Sytuacja jest dynamiczna i tyle. Dzięki, do zobaczenia. Na kolejny odcinek zaprasza lektornia.com.